Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Specjalista od debiutów, piątek z golem w pierwszym meczu w barwach Fiorentiny. Brutalny faul Jimeneza, zakopniaka w głowę, wyleciał z boiska. Arsenal w dziesiątkę zatrzymał Liverpool. Dwie bramki Erlinga Haalanda. Kolejna bójka w Pucharze Narodów Afryki. Wyciekły zarobki piłkarzy Bayernu Monachium. Czy FIFA nam pomaga? Żółte kartki zostały wycofane. Transfer na linii FC Barcelona Real Madrid jest naprawdę możliwy. Kylian Mbappé wznawia rozmowy z Paris Saint-Germain. A na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. A jeżeli wy jesteście fanami piłki nożnej, to gorąco zachęcam, abyście zostali widzami naszego kanału. Lecimy po 250 tysięcy subów i co prawda do tego jest jeszcze daleka droga, ale z wami na pewno to się uda. A teraz zapraszam do oglądania. Zaledwie 38 minut potrzebował Krzysztof Piątek, aby zdobyć swoją pierwszą bramkę w barwach Fiorentiny. Zagrał on w szalonym meczu 1/8 Pucharu Włoch z Napoli. Pojawił się na placu gry w minucie 73, a w dogrywce dokładnie w 108 minucie świętował trafienie. A dlaczego powiedziałem, że ten mecz był szalony? Ano dlatego, że wystarczy spojrzeć na to, co tam się działo. Padło aż 7 goli. Kibice obejrzeli 3 czerwone kartki, a losy spotkania, w tym 3 bramki, padły w dogrywce. Pierwszy plac gry był zmuszony opuścić nasz rodak, czyli Bartłomiej Drągowski. Wyszedł on do piłki, ale został zmylony przez własnego kolegę, po czym musiał sfaulować rywala, bo on zdobyłby bramkę. Był to oczywisty faul taktyczny i tak Viola od końcówki pierwszej połowy grała w osłabieniu. Na placu gry w minucie 73, tak jak już powiedziałem, swoją szansę dostał Krzysztof Piątek. Fiorentina cały czas prowadziła, aczkolwiek Napoli dopiero w 5 minucie doliczonego czasu gry doprowadziła do remisu. Dzięki temu mieliśmy okazję obejrzeć dodatkowe 30 minut. Rzecz w tym, że od minuty 93 to Napoli grało w 9, gdyż Lozano obejrzał czerwień za naprawdę ostry faul, a Fabian Ruiz za to, że obejrzał drugi żółty kartonik. W dogrywce to Fiorentina nie dała szans, zdobyła 3 bramki, a jedną z nich na swoje konto wpisał Krzysztof Piątek. Oby on wrócił do wysokiej formy, na to oczywiście liczymy. Na pewno będzie potrzebne reprezentacji Polski podczas meczu baroszowego z reprezentacją Rosji. W tym samym czasie AC Milan rywalizował z Genoą, również w 1/8 Pucharu Włoch. Piłkarze z Mediolanu wygrali 3-1, ale w tym przypadku także do wyłonienia tego, kto awansuje, potrzebna była dogrywka. W drugim półfinałowym meczu Super Pucharu Hiszpanii zobaczyliśmy 3 bramki. Athletic Bilbao pokonał Atletico Madryt 2-1 i awansował do finału, w którym to zmierzy się z Real Madryt, który to po dogrywce pozbył się FC Barcelony. O El Clasico mówiłem w poprzednim materiale, tak więc jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to serdecznie zapraszam, link macie w przypiętym komentarzu. Rywalizację pomiędzy Atleticiem Bilbao a Atletico Madryt zapamiętamy szczególnie z samej końcówki tego meczu i tego, co odwalił Jimenez, gdyż takie zachowanie powinno być po prostu karalne. Walcząc o piłkę, kopnął on rywala w głowę mocno uniesioną nogą. Oczywiście można to tłumaczyć tym, że przegrywali i chciał zdobyć gola dającego remis, ale w tej sytuacji mogło dojść do naprawdę poważnej kontuzji. Na urazy głowy należy szczególnie uważać. Arbiter tego spotkania, Jimeneza, oczywiście wyrzucił z boiska. Dzisiaj stosunkowo dużo mówimy na temat czerwonych kartek, ponieważ Granit Xhaka także wyleciał z boiska w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem. Wydaje mi się, że zdecydowanie on ma jakiś problem. Bardzo często podejmuje naprawdę głupie decyzje i ostatnio było tak samo. Diogo Jota go wyprzedził, a ten nie myśląc kopnął go prosto w brzuch. Arbiter za takie zachowanie nie miał innego wyjścia i odesłał go do szatni. Naprawdę nie wiem, co dzieje się w jego głowie, ale naprawdę czasami wygląda to tak, że on planuje zrobić tylko rywalowi krzywdę, albo przez brutalny faul ratować swoje złe zachowanie na boisku albo ustawienie. A co do samego meczu, to Liverpool miał zdecydowaną przewagę, jednak jej nie potrafił wykorzystać. Kanonierzy grali praktycznie cały mecz w osłabieniu, ale nie pękli. Liverpool gola nie zdobył, Arsenal bronił się bardzo dobrze, a piłkarze Jurgena Kloppa wyglądali na takich, co nie mają żadnego pomysłu na grę. Rewanżowy pojedynek odbędzie się za tydzień. W Bundeslidze Borussia Dortmund nie dała szans Freiburgowi, gdyż pokonała ich aż 5-1. Wspaniały mecz dla kibiców żółto-czarnych rozpoczął Thomas Meunier. On, jak i Erling Haaland, zdobyli po 2 bramki. Dzięki temu Norweg przybliżył się także do Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Lewy ma 20 goli na swoim koncie, a Norweg 15. Za to w Premier League Brighton zmierzyło się z Crystal Palace, a mecz zakończył się remisem po 1. Jakub Moder zagrał całe spotkanie, był bardzo blisko gola, ale ostatecznie rywalizację zakończył bez trafienia. A jak wyglądają ostatnie wyniki w Pucharze Narodów Afryki? Kamerun rozbił Etiopię 4-1, Burkina Faso wygrała z Wyspami Zielonego Przylądka 1-0, Senegal zremisował z Gwineą bezbramkowo, Malawi 2-1 pokonało Zimbabwe, Maroko 2-0 rozprawiło się z wyspiarskim krajem Komory, a Gabon zremisował po 1 z Ganą i w tym meczu doszło do kolejnej bójki na boisku. Dopiero w minucie 88 Gabon wyrównał, ale potem dopiero się zaczęło, gdyż Gabończycy powinni zachować się fair play i oddać piłkę rywalowi.
rywalom. Tego jednak nie zrobili. Przeprowadzili akcję i zdobyli bramkę. Właśnie taka była genesa tej całej bójki. Co więcej, jeden z graczy z Gany wyleciał z boiska po tym, jak uderzył rywala w twarz. Telewizja Sky Sport ujawniła roczne zarobki piłkarzy Bayernu Monachium. Jeszcze do wczoraj te dane były tylko szacowane. Nikt tak naprawdę nie wiedział, ile dokładnie zarabiają piłkarze Gwiazdy Południa. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jeżeli powiem, że najwięcej dostaje Robert Lewandowski. Około 23 milionów euro. Sporą podwyżkę, bo około 5 milionów euro, dostał Kingsley Coman. To oczywiście w związku z ostatnim przedłużeniem umowy do 2027 roku. W tym momencie Francuz zarabia 17 milionów euro, czyli tyle co Sané oraz Goretzka. Aczkolwiek jeszcze więcej niż wymieniona trójka otrzymuje za to Thomas Müller oraz Manuel Neuer po 20 milionów euro. A wy jesteście zaskoczeni tymi zarobkami? Napiszcie w komentarzu. FIFA podjęła decyzję w sprawie posiadaczy żółtych kartek przed meczami barażowymi do mundialu w Katarze. Zdecydowali, że zostaną one anulowane. Tak więc jeżeli w meczu z Rosją Mati Kasz lub Tomasz Kędziora obejrzą żółty kartonik, a my ten mecz wygramy i awansujemy, to oni będą mogli zagrać w meczu finałowym barażu. Niestety nie zwolniono z tej kary piłkarzy, którzy już otrzymali zawieszenie. Tak więc w pojedynku z Rosją udziału na pewno nie weźmie Mateusz Klich. Z drugiej strony może się to dla nas okazać pozytywne, ponieważ w meczu z nami udziału nie weźmie Smołów oraz Gołowin, czyli dwa filary zbornej, a dodam także, że Gołowin jest kapitanem. Transfery z FC Barcelony do Realu Madryt albo z Realu do Barcelony często się nie zdarzają. Być może jednak w najbliższym czasie będziemy świadkami takich przenosin, a to za sprawą Ronalda Araujo. To on kilka dni temu zagrał w półfinale Superpucharu z Realem Madryt, pomimo tego, że tydzień wcześniej przeszedł operację, podczas której lekarze umieścili w jego dłoni dwie śruby. Widać tutaj jego poświęcenie i charakter, co na pewno zaimponowało działaczom Realu Madryt, a biorąc pod uwagę, że FC Barcelona do tej pory nie podpisała z nim nowej umowy, a obecna Vegasa z końcem kolejnego sezonu, to może być to naprawdę dobra okazja dla Florentino Pereza, aby się o niego postarać. Nie jest to oczywiście potwierdzone, ale już ponoć pół roku temu Real Madrid starał się o jego usługi. Aczkolwiek marzenia kibiców Realu o Urugwajczyku w dwóch zdaniach pogrążył jego agent. Powiedział, że w tym momencie nie ma żadnych negocjacji, a co za tym idzie, nie ma przenosin do Realu Madrid. Pomimo tego warto brać to z przymrużeniem oka. Niektórych kwestii agenci piłkarzy po prostu nie mówią publicznie. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawałoby się, że odejście Kyliana Mbappé do Realu Madryt jest po prostu kwestią czasu i stanie się faktem w najbliższym letnim okienku transferowym. Przecież gdyby Paris Saint-Germain się zgodziło, to młody Francuz byłby już graczem Realu Madryt od lipca czy od sierpnia. Aczkolwiek najnowsze informacje podawane przez szanowanego dziennikarza Juliana Mene zdają się temu zaprzeczać. Poinformował, że PSG wznowiło rozmowy z agentem piłkarza w sprawie przedłużenia umowy. Okazuje się, że chodzi tylko o jeden kolejny sezon. Władzom paryskiego klubu zależy na tym, aby podczas mundialu w Katarze Kylian był graczem ich klubu. Dlaczego akurat tak na tym im zależy? Nie do końca jestem pewny, że o to im chodzi, ale podejrzewam, że liczą na to, że Kylian Mbappé będzie wielką gwiazdą tego mundialu i tym samym po prostu chodzącą reklamą dla Paris Saint-Germain. Lub też liczą na to, że jeżeli zatrzymają go w klubie, to pokażą całemu światu, że warto do nich dołączyć. A kiedy dowiemy się, jak będzie wyglądała przyszłość francuskiego napastnika? Najpewniej dopiero po zakończeniu tego sezonu, tak więc musimy uzbroić się w cierpliwość. A co nas dzisiaj czeka? Pucharze Narodów Afryki to Nigeria zmierzy się z Sudanem, a Gwinea Bissau z Egiptem. W Premier League o 13:30 mamy wielki hit Manchester City kontra Chelsea, a 5 godzin później odbędzie się rywalizacja Aston Villa z Manchesterem United. Natomiast w Bundeslidze FC Köln zmierzy się z Bayernem Monachium. Na dzisiaj to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Poza tym zapraszam Was także do obejrzenia innych filmów, które w tym momencie pojawiają się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!